Hej moi mili, witam Was bardzo serdecznie w powrocie mojego podcastu o zmienionej nazwie. E, mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu. Słuchajcie, tęskniłam za Wami bardzo, bardzo, bardzo mocno. E, także na TikToku wiele osób pisało do mnie, że powinnam nagrać podcast, że powinnam coś zrobić z moim głosem. Ja jestem strasznie, strasznie wdzięczna za te wszystkie mm, komentarze i uwagi. E, staram się zrobić research a propos nagrywania audiobooków albo um, Poddawaniu głosu, swojego użyczaniu głosu, e, dubbingu. Chciałabym coś z tym zrobić, ale nie wiem, czy się uda. Zobaczymy. Na razie robię research w tej kwestii. Jednak postanowiłam wrócić z podcastem. Głównie jest to wina mojej przyjaciółki, Wojki. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Wszystko to przez ciebie, ponieważ mnie podkusiłaś dzisiaj mówiąc, że no, że powinnaś nagrać podcast, ponieważ ludzie piszą ci miłe rzeczy. Tak, ludzie piszą mi przemiłe rzeczy. A ja miałam podcast już wcześniej. Prowadziłam go z moim ówczesnym przyjacielem. Prz... Moim ówczesnym Z moim ówczesnym przyjacielem. Um... Prowadziliśmy go razem, nazywał się Pogadani, chyba tak, Pogadani. Jest dostępny na Spotify oczywiście, ale to są stare dzieje. Jak mieszkałam na śląsku, a to było 4 lata temu. 4 lata temu. To mnie cały czas nie dociera, że wyprowadziłam się z Gdańska, jak miałam 30 lat, teraz mam 34. Uh, no, daje mi to po głowie. Daje mi to po głowie, dlatego że przez te cztery lata tyle się zmieniło w moim życiu. Nie do końca na dobre, szczerze mówiąc, ale tyle się zmieniło w moim życiu, że jest to naprawdę kawał, kawał historii skondensowany do naprawdę kilku stron w moich dziennikach. Tak więc chciałam Wam dać znać, co u mnie, u mnie jest wszystko w porządku. Jestem teraz w domku letniskowym moich rodziców. Przyjeżdżam tu od dwóch lat spędzić lato i tak mniej więcej początek jesieni. Zabieram oczywiście moje koty ze sobą, bo jeżeli nie wiecie, mam dwa koty, jaskra i danerys, którą nazywam pieszczotliwie Dusią. I dla przyjaciół Dusią. Tak. Um. I jest, spędzam sobie tutaj całe lato, i uwielbiam tu być. Czuję się o wiele bardziej zrelaksowana, jak mam śpiew ptaków za oknem, e, zwłaszcza nad ranem. To jest po prostu cudowne, cudowne uczucie wyjść sobie przed drzwi i posłuchać tych ptaszków, dlatego że znajdujemy się w środku lasu, tak naprawdę. I to jest coś, na co czekałam cały rok. Po prostu magia. Magia tego miejsca jest niesamowita. Ten, o, te, ten domek należy do mojej rodziny od wielu, wielu lat, pewnie więcej niż 30. Um, dopiero kiedy nasi dziadkowie nie byli już w stanie się tym zajmować, moi rodzice to przyjęli i zaczęli rozbudowywać, ulepszać, spry... Nawet doprowadzili do tego, że można tu nocować, bo kiedyś to był tylko taki malutki domeczek, gdzie w sumie był składzik na sprzęt do różnych ogrodniczych prac i mały domek, gdzie można było ewentualnie napić się kawy, bez, w ogóle bez gazu, bez niczego, czajnikiem na prąd. Więc to są piękne czasy, ale one już minęły. Moi rodzice postanowili unowocześnić to miejsce, dobudowali też dla mnie piętro, co jest po prostu niesamowite, że w ogóle o mnie pomyśleli w ten sposób i zrobili mi moje małe studio tutaj. Mam ogromne biurko, mam łóżko, jest miejsce dla kotów, więc jest naprawdę cudownie. No i przyjeżdżam tutaj od dwóch lat i Czekam na to, czekam na to bardzo. Ja obecnie mieszkam w Toruniu, w samym centrum Torunia. Nie mam ani innych ptaków niż Gołębie. Um, jest bardzo głośno jest bardzo dużo ludzi. Uwielbiam tam mieszkać, ponieważ mieszkam właśnie w pięknym miejscu, mam cudowny widok z okna, ale są czasami rzeczy, które mnie przebodźcowują. Mm. Do kilkuset procent, do kilkuset procent naprawdę. Dlatego też postanowiłam kupić sobie zatyczki do uszu lub, które ograniczają y, dźwięki świata zewnętrznego, pozostawiając tym samym dźwięki kogoś, z kim się bezpośrednio rozmawia. Nie mam pojęcia, na, jakim, na jakiej zasadzie działają takie y, y, zatyczki, ale to jest bardzo popularna firma, nazywa się Lub. Bez to nie jest lokowanie produktu. I wszyscy chwalą je bardzo, więc postanowiłam sobie zrobić tę przyjemność i kupić je zanim pojadę na jarmark dominikański, ponieważ w Gdańsku teraz odbywa się jarmark dominikański, najsł najsłynniejszy jarmark tak naprawdę, który trwa przez miesiąc. I ja jeszcze tam nie byłam. Ja jeżdżę na jarmark dominikański po kryształy, ponieważ I'm a witch witch baby, um, jeśli mnie znacie to wiecie. Nie jestem Zodiakarą, jestem wiedźmą, to jest coś innego. To jest coś innego. Um. I chodzę tam zawsze do tego samego stoiska po kryształy. No, i tym razem chcę się też wybrać. Czekam na wypłatę, bo oczywiście wypłata z dziesiątego, jak każde. jak w bardzo dużej ilości firm. E, czekam na wypłatę i chcę jechać tam po prostu najlepiej by było pojechać przed południem, żeby uniknąć jak największej ilości ludzi, ale wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że to się nie uda, ale chcę mieć już te zatyczki ze sobą, żeby je przetestować w tłocznym miejscu. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie i na pewno dam Wam znać, nawet nie tyle co tu, co pewnie na moich kanałach YouTube, ponieważ jeżeli trafiliście tu z YouTube'a, to witam Was bardzo serdecznie, a jeżeli trafiliście tutaj przez przypadek, to również witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na YouTube'a, ponieważ wywodzę się z YouTube'a. Wywodzę się z YouTube a. wywodzę się z YouTube'a i postanowiłam wskoczyć na Spotify. Słuchajcie, chciałam poruszyć kilka tematów tak naprawdę ponieważ jesteśmy na świeżo, po ja jestem ogromnym geekiem i fantastyka to jest moje moje malutkie, sens mojego życia nawet w ten weekend wybieram się z Gniewojką na targi fantastyki, gdańskie targi fantastyki, nie mogę się doczekać i pewnie nakupuję jakieś gówna na pewno nakupuję jakiś gówien, ponieważ mam problemy z samokontrolą i nie mam godności Wybieram się na te targi, dlatego też um, chciałam poruszyć temat tego, że właśnie skończył się sezon House of the Dragon. Jestem ogromną fanką gry o Tron. Nie będziemy rozmawiać o ósmym sezonie, bo po prostu nie możemy rozmawiać o ósmym sezonie. To jest tak, jak rozmawiać przy stole rodzinnym o polityce, o tym się nie rozmawia, chociaż wiem, że wszyscy to robią, ale nie, nie, nie zmusicie mnie. Skończył się sezon House of the Dragon. Pierwszy sezon House of the Dragon był spektakularny. Był spektakularny. A ten drugi był długim, długim... No spoilers oczywiście. Był długim, długim wprowadzeniem do całej wartkiej akcji, jakiej doświadczymy. I wiele osób tego nie zrozumiało. Z tego, co widzę po komentarzach w internecie. Rozumiem wszystkie przeciw, które ludzie mają. Ale... Powiem szczerze, że spodziewałam się takiego obrotu spraw e, po tym, jak została poprowadzona Gra o Tron. I nie byłam zdziwiona e, przedłużaniem niektórych wątków, e, czy spowalnianiem ich. Nie byłam tym zdziwiona. Może nie do końca mi się to podobało, ale nie byłam tym zdziwiona. I bardzo płynnie przechodzę tutaj do następnego tematu, jaki chciałam poruszyć. To jest temat, jaki zawsze chciałam poruszyć, dlatego że nie rozumiem, nie rozumiem, ja wielu ludzi nie rozumiem, ale nie rozumiem ludzi, którzy wyrażają aktywny hejt przeciw wszystkiemu, co jest popularne w danej chwili. Na pewno znacie takie osoby, zwłaszcza w internecie. Jeżeli coś jest popularne, to na pewno na to wjadą i na pewno będą to hejtować taką aktywną nienawiścią. I ja się czasami chcę zapytać takich ludzi, kto was skrzywdził? Przepraszam za skrzypią mój stół. Kto was skrzywdził? I nikt mi nigdy nie odpowie na to pytanie, bo wszyscy będą udawali, że oni nie są tą osobą. No dokładnie. E, jednakże, e, chociaż teraz, teraz jest straszna fala, jeżeli chodzi o Taylor Swift, no bo parę dni temu Taylor Swift była po raz pierwszy w Polsce, e, miała trzy koncerty i ja polubiłam Taylor Swift może rok temu e, głównie dla jej tekstów. E, bo jestem Sad Little Broken Girl, więc dla tekstów. I powiem Wam, że dotarło do mnie, że mam już zbyt wiele lat, żeby się przejmować tym, co ktoś myśli, o tym, czego słucham. I moje Spotify Wrapped na koniec roku było naprawdę interesujące, ale moje playlisty zaskakują za każdym razem, ponieważ możemy dostać powiedzmy niedokładnie, ale Britney Spears. I Ramstein na przykład. To wszystko jest u mnie obok siebie na playlistach, naprawdę. I ja już nawet nie mam wstydu, jeżeli o to chodzi. I dotarło do mnie, że jestem za stara, żeby dbać o to, co ludzie sobie myślą o tym, że lubię Taylor Swift. Ja po sobie też się nigdy tego nie spodziewałam, bo wychowałam się raczej na ciężkich brzmieniach i kocham ciężkie brzmienia. Nightwish forever, nightwish. Co cóżko, nightwish. Mm. I to, jaki hejt spada na tą dziewczynę, to jest po prostu czasami yy, pożal się Boże, skandowanie o litość do nieba, naprawdę. Yy, jest tak ze wszystkim. Było dokładnie tak samo z Gromotron, kiedy wychodziła, było dokładnie tak samo z yy, marwelami, które wychodziły. Marwele, te, które teraz wychodzą, ja ich nawet nie oglądam, ponieważ nie przyciągają mojej uwagi za nic w świecie, ale o tym może kiedyś porozmawiamy. W każdym razie był taki okres na Marwele, na um, wszelakiego rodzaju seriale, które się pojawiały w danym momencie. Teraz oczywiście chcę o tym powiedzieć i nic mi nie przychodzi do głowy, ale wiecie o tym, że są takie rzeczy, które są popularne i są takie sępy, które wiszą nad nimi, żeby czekając, aby upokorzyć wszystkich fanów, nie? I to jest strasznie dziwne zjawisko, ale chcę zwrócić na nie uwagę, bo nie szkoda, nie szkoda, wam, nie szkoda wam czasu i czasu życia na takie coś, tego, jest, coś, ten, ten. Ostatnim tematem, jaki chcę dzisiaj poruszyć, jest e, mój powrót do czytania, ponieważ... Ja swego czasu miałam ogromną biblioteczkę, no i większość tych książek dalej mam, aczkolwiek dużą część sprzedałam. Miałam ogromną biblioteczkę, ale miałam tą, ten, ten stos książek do przeczytania był większy niż stos książeczek przeczytanych. I to bra, bardzo mnie mierzi. I postanowiłam, jak kupiłam sobie mój czytnik e-booków. Mam inkbooka, jakby co, polecam. Um, Postanowiłam zainwestować w czytanie elektroniczne i może nie ma to tego samego uroku co czytanie papierowych książek, ale jest na pewno bardziej poręczne, ponieważ jak dotarło do mnie, że będę musiała te wszystkie książki znosić na dół, kiedy postanowię się wyprowadzić z trzeciego piętra kamienicy o kręconych schodach, no nie. Nie. Myślę, że w ogóle nie chcę tego robić. Dlatego sprzedałam większość moich książek, zostawiłam tylko te, do których mam sentyment albo które dostałam na prezent. I zaczęłam czytać na e-booku. No, i wpadłam na taki moment, że zacznę czytać coś fajnego. No i pytałam ludzi, aby mi polecili coś fajnego. Tutaj rzuca, rzucały się tytuły. I ja zaczynałam jedną książkę. Tu mi się coś nie spodobało, to przerwałam, zaczęłam drugą książkę. Tu mi się coś spodobało i ale przestałam. Tu zaczęłam trzecią książkę. A wiecie co? I tak wychodzi na to, że tak naprawdę powróciłam do czytania głównie Wiedźmina oraz teraz otworzyłam sobie po raz drugi Kłamce Jakuba Ćwieka, um, serię o kłamcy, o Loki, więc wiecie, there there's Loki. I zawsze można sobie wyobrazić, że jest to Tom Hiddleston. Pomimo tego, że są ilustracje w tej książce, to można sobie wyobrazić, że to jest Tom Hiddleston i po prostu radość z czytania radość z czytania tej książki, tej sagi jest niesamowita, jak uruchomicie swoją wyobraźnię ja jeszcze słyszę to, w, jeszcze dialogi słyszę w, w głowie, głosem Toma Hiddlestona, autentycznie więc co, powróciłam do kłamcy powróciłam do Wiedźmina i nie zrobiłam żadnego większego kroku w mojej czytelniczej e, podróży, aczkolwiek, jeżeli takie nastąpią, na pewno Was poinformuję. Mam nadzieję, że spodoba Wam się powrót tego podcastu. E, bardzo chciałabym zapraszać jakichś gości, ale to, do, to jeszcze jest do ustalenia. Bardzo chciałabym zapraszać gości, mam nadzieję, że to też się Wam spodoba. Zapraszam jeszcze raz do mnie na YouTube'a i na TikToka. sobie tam gadamy i robimy śmieszne rzeczy. Tak więc dziękuję Wam moi drodzy bardzo za słuchanie i do zobaczenia, do, do zobaczenia, wow, do usłyszenia w następnym podcaście, trzymajcie się, hej!